Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Gorzowscy urzędnicy są zaniepokojeni brakiem obiecanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego pieniędzy na budowę hali widowiskowo-sportowej, która powstaje przy ulicy Słowiańskiej. Sejmik obiecał, że przekaże miastu na ten cel 6 milionów złotych w trzech transzach, po 2 miliony złotych każda, ale tych pieniędzy nie zapisano w przyszłorocznym budżecie województwa. Jak się okazuje, pieniądze są i na pewno zostaną przekazane, ale po dopełnieniu niezbędnych formalności. Miastu zależy na uzyskaniu pewności, że pieniądze, które zostały obiecane, te 6 milionów złotych, które miały być przekazywane w trzech transzach, że zostaną przekazane. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego że ta inwestycja posuwa się w bardzo szybkim tempie. No i jeszcze kilkanaście miesięcy i będzie na ukończeniu. Ponieważ w budżecie województwa nie było jasnego zapisu dotyczącego przekazania tych pieniędzy, właśnie o to zapytaliśmy. Dostaliśmy taką słowę, gwarancję zarówno ze strony zarządu województwa, jak i przedstawicieli sejmiku województwa, że te pieniądze na pewno się znajdą i na to czekamy. Liczymy na to, że rzeczywiście ta sprawa zostanie uporządkowana. W momencie, kiedy pan prezydent podejmował decyzję o budowie hali, zapewnialiśmy i taka deklaracja została złożona, iż w ciągu trzech lat 6 milionów przekażemy na budowę hali. Tu pojawił się pewien problem techniczny. My nie możemy tych pieniędzy przekazać bezpośrednio dla spółki, która jest inwestorem przy tym zadaniu. Szkoda, że jakoś wcześniej się nie porozumieliśmy, tak żeby dopracować szczegóły techniczne, szczegóły jakby księgowe, w jaki sposób to ma nastąpić. Ja potwierdzam, te pieniądze są w budżecie województwa. Po uzgodnieniu tych szczegółów, no myślę, że już w nowym roku, jeżeli nie przekazaliśmy w całości, w tym nadrobimy to w przyszłym. Ja myślę, bardziej to są kwestie techniczne niż jakieś inne. Tak, 6 milionów przez te czas budowy zostaną przekazane na budowę hali. Lubuscy policjanci podsumowali świąteczny weekend na drogach w naszym regionie. Trudne warunki atmosferyczne spowodowały, że kierowcy jeździli ostrożnie i odpowiedzialnie. Zdaniem mundurowych były to jedne z najbezpieczniejszych świąt Bożego Narodzenia od lat. Doszło do dwóch wypadków, w których ranne zostały dwie osoby, a co najważniejsze, nikt nie zginął. W sumie o bezpieczeństwo na lubuskich drogach dbało ponad 200 policjantów ruchu drogowego. Podczas kontroli mundurowi szczególną uwagę zwracali na prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, a także na ich stan trzeźwości. Zatrzymano 16 kierowców, którzy prowadzili swoje pojazdy pod wpływem alkoholu. Wszystkie te osoby za swoje nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie straciły prawo jazdy, a dodatkowo niebawem odpowiedzą za to przed sądem. Gorzów rezygnuje z miejskiej zabawy sylwestrowej. Po raz kolejny na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa. Władze miasta zrezygnowały z imprezy pod chmurką w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Jak tłumaczą urzędnicy, nie chcą tworzyć dodatkowego ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii, a takim ryzykiem byłaby właśnie organizacja miejskiej zabawy sylwestrowej. Na podobne kroki zdecydowały się również inne pobliskie miasta. Wspólnego witania Nowego Roku nie będzie również w Skwierzynie czy Międzyrzeczu. Do końca stycznia przyszłego roku mają potrwać prace w Parku Wiosny Ludów. Choć roboty są już niemal skończone, to termin już po raz piąty został przesunięty. Tym razem, jak tłumaczą urzędnicy, powodem tego są dodatkowe prace, o które dopominali się mieszkańcy. Prace renowacyjne w Parku Wiosny Ludów wynikające z umowy w zasadzie są skończone. Finał opóźniła nieco pogoda, śnieg i silne mrozy na kilka dni zatrzymały prace, ale w parku zrobione jeszcze zostaną dwie rzeczy, na które zwracali uwagę mieszkańcy, a one nie znalazły się w projekcie. Będą uporządkowane przejścia prowadzące do parku i wykonane zostaną dwie ścieżki. Jedna między budynkami w stronę ulicy Kosyniorów Gdyńskich, a druga obok wyremontowanej siedziby Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w stronę Skweru Wolności.
Pozwoli to na usunięcie dwóch szpecących miejsc w pobliżu parku i na swobodniejszy dostęp do niego. Jest to możliwe dzięki temu, że pozostało jeszcze trochę środków z dofinansowania i szkoda byłoby ich nie wykorzystać. Prace te wykona firma realizująca przebudowę parku, bo tak będzie szybciej i sprawniej, w terminie do końca stycznia. Miasto przygotowuje w tej sprawie aneks do umowy. Przypomnijmy, że rewitalizacja popularnie nazywanego przez mieszkańców Parku Róż rozpoczęła się w grudniu 2020 roku. Planowo inwestycja miała potrwać do sierpnia tego roku, ale termin ten nie został dotrzymany. Robotnicy pracowali nawet w święta Bożego Narodzenia. W ramach inwestycji oczyszczono stawek, wykonano nowe alejki spacerowe, fontannę, postawiono nowe ławki oraz kosze na śmieci. Ponadto nad stawem powstały dwa nowe tarasy. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro, tradycyjnie o godzinie 17:30. Do zobaczenia.